Witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii. A w nim opowiemy sobie o opiniach Kevina Randla, który rzucił cień wątpliwości na rewelację słynnego Davida Grasza. Randl, który jest długoletnim badaczem UFO z wieloma publikacjami na koncie i który się specjalizuje w katastrofach niezidentyfikowanych obiektów, w badaniach nad nimi. Sugeruje, że David Grasz wcale nie wie więcej w tej sprawie niż szeregowi badacze UFO i uwaga, może być manipulowany. I chociaż otwarcie Randall nie zarzuca słynnemu sygnaliście kłamstwa czy złej woli, wskazuje, że mógł on zostać wykorzystany do gry dezinformacyjnej. Istnieją bowiem przesłanki sugerujące, że Grasz powtarza rzeczy, które krążą w środowisku ufologicznym od lat. A niektóre z nich Randel uważa po prostu za zwyczajne legendy lub mistyfikacje. Żeby nie być gołosłownym, przywołuje przypadek Magenty i UFO, które się tam rozbiło, w przekazaniu którego Amerykanom miał pośredniczyć Watykan, to jest historia, na którą grasz zwrócił uwagę, gdy tylko się pojawił i gdy tylko zaczął się pokazywać w mediach. Czy słowa Randla kładą się cieniem na wiarygodności słynnego sygnalisty, który zeznawał w tej sprawie przed kongresem? Czy Grasz nie umie odróżnić ściśle tajnych informacji od pogłosek? I które katastrofy UFO na terenie Stanów Zjednoczonych Kevin Randall uważa za godne uwagi, a które nie? O tym więcej w dzisiejszym odcinku UFO Historii. Ale nim przejdziemy do rzeczy, to tradycyjnie przypominam Wam o opcjach wsparcia kanału, o adresie kontaktowym i o playlistach. Polecajcie kanał osobom zainteresowanym ufologią, a jeżeli macie mi coś do przekazania, możecie mnie złapać np. Na, na Discordzie, do którego link również znajdziecie pod spodem. O co więc chodzi Kevinowi Randlowi? Urodzony w 1949 roku Randall to jeden z najbardziej znanych żyjących amerykańskich ufologów, ekspert od katastrof UFO, w tym względzie, że na przestrzeni wielu dziesięcioleci, no, próbował docierać do domniemanych świadków tych wydarzeń, oceniając ich wiarygodność. Czasami po prostu okazywało się, że świadków nie ma, a dane zdarzenie zostało wymyślone które o tym za chwilę powiem. Jeżeli idzie o jego podejście do tematu UFO i do UFO katastrof, to jest w miarę zdroworozsądkowe i myślę, że spodoba się wielu słuchaczom UFO historii. Bo Randel nie zamyka się na temat UFO i domniemanych katastrof, jednak krytycznie podchodzi do prób dezinformacji czy mitologizacji tematu, a te niestety są częste. On sobie zdaje doskonale sprawy po latach obecności na polu amerykańskiej ufologii, że ludzie kłamią. Kłamią dla zysku, dla zarobienia tych kilku dolarów i dla wprowadzania badaczy czy opinii publicznej w błąd. Często te informacje na temat katastrof UFO związane są z jakimś no, zagadkowym planem dezinformacji, który ma miejsce w środowisku ufologicznym. I choć Kevin Randall skupia się głównie na Roswell, to w dzisiejszym programie usłyszycie o kilku przypadkach, o których może żeście jeszcze nie słyszeli. Dodam tylko, że jeżeli chodzi o wykształcenie Kevina Randla, doktora Kevina Randla, to jest on dziennikarzem i psychologiem. Spędził on też wiele lat na służbie w siłach powietrznych, jako pilot śmigłowca, ale też jako oficer wywiadu i oficer prasowy. Randl działał również w Gwardii Narodowej i był wielokrotnie odznaczany. Na koncie, jeżeli chodzi o działalność ufologiczną, ma wiele publikacji książkowych, z których kilka wydało wydawnictwo Flying Disc Press. Randall prowadzi także bloga A Different Perspectives, do którego link znajdziecie tradycyjnie w opisach. O ile Randall wcześniej komentował co nieco zamieszanie wokół Grasza i Disclosure. 11 kwietnia 2024 roku na jego blogu ukazał się bardzo interesujący wpis. Randall bierze pod lupę słowa Grasza na temat domniemanych katastrof UFO i analizuje je na tle zgromadzonego przez siebie i przez innych badaczy UFO materiału. I niestety jego wnioski nie napawają optymizmem. Zmuszają do zadania dodatkowych pytań odnośnie postaci najsłynniejszego sygnalisty naszych czasów, który też a mowa odejwidzie Graszu, co trzeba podkreślić i powiedzieć głośno, po nowym roku dosłownie nam znikł. Grasz się rozpłynął w powietrzu, chociaż uprzednio zapowiadał publikację yy, kolejnych przełomowych informacji w sprawie UFO, w sprawie ułapów i tego, jak. Yy, Różnego rodzaju służby prowadzą zabiegi inżynierii wstecznej na przejętych obiektach. W świetle tego, co Randall mówi, rodzi się naturalne pytanie i obawa, czy grasz w ogóle wróci, czy on się przypadkiem nie opamiętał, że został do czegoś wykorzystany. A jeżeli nie pamięta się, kim jest grasz, bo taka możliwość też jest chociaż większość pewnie Pewnie zna to nazwisko. Przypomnę tylko, że jest to były oficer wywiadu, także Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, który w połowie 2023 roku ujawnił publicznie w mediach zaskakujące szczegóły związane z posiadaniem przez Stany Zjednoczone, a konkretnie przez agencje rządowe i współpracujące z rządem koncerny wraków, ale też całych obiektów UFO, UAP. Wyprodukowanych, stworzonych przez coś, co od tamtej pory nazywa się nieludzką inteligencją. Podczas przesłuchania przed kongresem, które było następstwem wystąpienia Grasza, sygnalista, oficer wspominał również o domniemanym materiale biologicznym, który był odkrywany na miejscu, gdzie UFO się rozbijało. I chociaż odnośnie wielu rzeczy Grasz milczy, Albo dozuje informacja, albo jasno wskazuje, że nie chce czegoś powiedzieć. To mówi otwarcie o dwóch miejscach – Roswell w Nowym Meksyku i Magencie we Włoszech, gdzie miało dojść do właśnie katastrof obiektów UFO. Natomiast Graz jeszcze nie ukrywa, że ma wiedzę o kilku innych incydentach tego rodzaju. Tutaj jednak zaczynają się schody bo Grasz twierdzi, że nie widział osobiście żadnych dowodów, ale słyszał o ludziach, którzy coś tam widzieli i coś wiedzą. Kevin Randall dodaje, że to samo właściwie to on może powiedzieć o swoich badaniach, jeżeli chodzi o katastrofy UFO, bo on też może wymieniać nazwiska, mnóstwo nazwisk, przy czym oprócz ludzi, którzy mieli do zaprezentowania ciekawe historie, a było ich względnie niewielu, byli też szarlatani, oraz osoby, które chciały zwyczajnie zarobić na swoich niezwykłych opowieściach. I zdaniem Randla istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że David Grash, no chociaż nie musi kłamać intencjonalnie, to może mieć kontakt z pewnymi wysoko postawionymi jego mościami z Waszyngtonu, którzy przekazali Graszowi informacje na temat UFO rzekomo przejętych przez Amerykanów. Informacje te są albo fałszywe, albo niesprawdzone, serwowane od lat ludziom, którzy krążą po ufologii i są związani z ruchem disclosure. Chociaż grasz może uznawać te informacje, które są przekazywane za ściśle tajne, to Kevin Randle po swoich wieloletnich analizach przeprowadzonych razem z wieloma innymi ufologami, m.in. z doktorem Stantonem Fieldmanem, uznaje, że jest inaczej. Innymi słowy, według Randla istnieją konkretni dezinformatorzy, którzy działają od wielu, wielu lat, i oni mogli zwyczajnie wkręcić Davida Grasza. Po co? O tym może na koniec, ale Randl też mówi wprost, jeżeli sygnalista będzie przekazywał i firmował informacje o zdarzeniach, które już dawno uznane zostały za mistyfikacje albo sprawy mało wiarygodne. To cóż, nie ma co sobie dalej zabracać, graszem głowy. Czy zatem grasz już nie wróci, bo zorientował się, że został wykorzystany do dezinformacji? A jeżeli wróci, to czy z mocnymi dowodami, które przekonają, a może nawet zawstydzą Rendla i wesprą adwokatów w ruchu? Disclosure. Zobaczymy. Zacznijmy jednak od tego, dlaczego Randel i inni. Zaczęli powątpiewać w słowa Grasza. Jeżeli śledzicie temat, to doskonale wiecie, że wspomniany sygnalista no, dozuje informacje. Nie mówi wszystkiego wprost. Ale również zamiast informować czy cokolwiek rozjaśniać, on raczej utwierdza w opinii publicznej prawdziwość istniejących i znanych od dawna teorii spiskowych. Złośliwcy mówią nawet, że on po prostu streszcza wątki konspiracyjne z serialu z Archiwum X. Abstrahując już od tego, gdzie miały trafiać przejęte obiekty UFO, kto się nimi zajmował, a to skupmy się może bardziej na podejrzanych dość słowa Grasza, mówiących, że rząd Stanów Zjednoczonych w przejmowanie rozbitych obiektów UFO, obiektów nieludzkiego pochodzenia, angażował się już przed drugą Wojną światową. Na dobrą sprawę, z tego co mówi Graż, wynika, że Stany Zjednoczone badają UFO od niemalże wieku. To natomiast wskazuje też, że przed słynną katastrofą w Roswell, o której Graż nie mówi za dużo, były też inne. I to zwraca uwagę Kevina Randla, bo jedno z pierwszych współczesnych doniesień tego rodzaju czyli Doniesieniu o katastrofach UFO wiąże się z legendą z miasta Aurora bądź Aurora w Teksasie. Tam w kwietniu 1897 roku dziwny obiekt miał uderzyć w młyn, napędzany przez wiatr, rozbić się na dziesiątki kawałków, które następnie rozsypały się po ziemi. Przybyli na miejsce mieszkańcy Aurory, odkryli rozczłonkowane ciało pilota którego uznali za marsjanina i którego, jako dobrzy chrześcijanie, postanowili pochować na lokalnym cmentarzu. Historia, która jest opisana w lokalnej prasie, zapoczątkowała prawdziwą sensację, ale prawda jest taka, wskazuje Randall, że do odrodzenia zainteresowania katastrofą UFO w Aurora trzeba było czekać aż do połowy lat 60. XX wieku. I właśnie wtedy wiele osób w tym dziennikarz Jim Mars zainteresowało się tamtym zdarzeniem. Zaczęto poszukiwać grobu domniemanego Marsjanina z orory. Ten grob miał być oznaczony specjalnym kamieniem, patano znajdywane w glebie szczątki metalu, starano się potwierdzać inne elementy tej historii. Co ciekawe, sam Randall również przyglądał się sprawie, tyle że doszedł do wniosku, że to jest humbug. Taka prasowa mistyfikacja. Która została ożywiona po latach na fali zainteresowania latającymi spotkami. Pamiętać bowiem trzeba, wskazuje ufolog, że ta historia rozegrała się na tle doniesień o tak zwanych latających statkach. Fala obserwacji tych obiektów przetaczała się przez Stany Zjednoczone pod koniec XIX wieku. I chociaż nie można przekreślać wszystkich doniesień z tejże fali, to na podstawie zainteresowania tym zjawiskiem w, w prasie pojawiło się wiele zmyślonych po prostu historii, które miały przyciągnąć uwagę. Czytelników zdaniem Randla w Oroże było właśnie tak. Tam nie było żadnej katastrofy UFO, nie potwierdzili mu tego miejscowi historycy. Okazało się też, że nie można zlokalizować grobu domniemanego marsjanina, a wszelkie znalezione w glebie... Odłamki metalu okazały się mieć pochodzenie absolutnie ziemskie. Zatem, jeżeli David Grasz powoła się na aurorę, powinna zapalić się badaczom UFO Czerwona Lampka. Zapalić po raz pierwszy, ale nie ostatni. Bo Randall nie ma też litości dla sztandarowej historii o katastrofie UFO, jaka się z Davidem Graszem wiąże. Chodzi o magentę. Przypomnę, że słynny sygnalista wspominał o tym od samego początku w zasadzie, a historia mówi o tym, że gdzieś około 1933 lub 1934 roku pod włoską Magentą w Lombardii doszło do katastrofy dziwnego obiektu latającego, który został potem przechowany przez Włochów, a pod koniec wojny przy współpracy Watykanu przekazany. Amerykanom. Tą historię doskonale znacie, bo to jest jedna z pierwszych, jaka się ukazała na tym kanale. UFO, znalezione pod Magentą, miało służyć jako taka karta przetargowa w stosunkach między Piusem XII a aliantami. Przypomnę, że był to papież, który no, miał bardzo dziwny stosunek do Hitlera i do tego, co się w Europie w działo. Problem jednak w tym, że. David Grash o Magenty wiedział więcej niż włoscy ufolodzy. Ta sprawa wcale nie jest taka jasna, jak się wydaje, przypomina Kevin Randall. Jak mówiłem, w jednym z pierwszych odcinków UFO historii analizowaliśmy to, co o Magencie do powiedzenia miał włoski ufolog Roberto Pinotti. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że de facto historia Magenty wypłynęła dość późno. W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, do włoskich uczonych docierały dokumenty. Nie wiadomo, czy prawdziwe, one były wysyłane przez jakiegoś tajemniczego informatora, a wiązały się z tak zwanymi faszystowskimi aktami UFO. Chodziło o to, że za Mussoliniego miała istnieć we Włoszech specjalna komórka, która zajmowała się oczywiście tam badaniami nad latającymi dziwadłami i tak dalej. Oczywiście gdzieś w tej historii był też wątek magenty. W tych dokumentach wspominano, że zdarzenie miało oczywiście miejsce i zostało przez włoskie władze zatuszowane. Żeby było jeszcze ciekawiej, w roku 2009 z badaczami z Włoch skontaktował się niejaki William Brophy. Ten człowiek twierdził, że jego ojciec brał udział w tajnych operacjach związanych z przejmowaniem rozbitych obiektów UFO i potwierdził mu sprawę z Magenty. Twierdził nawet, że pasażerami rozbitego obiektu byli wysocy Nordycy. Tak twierdził Brophy Senior. Po analizie tematu Kevin Randall uznał sprawę z Magenty za mistyfikację. Potwierdzają to niektórzy włoscy badacze. Historycznie nie znajduje ona uzasadnienia. Nie znajduje potwierdzenia w faktach. Druga sprawa, że William Brophy Senior yy, wiąże się z kolejną szemraną katastrofą UFO. Chodzi o zdarzenie z okolic San Antonio w Nowym Meksyku, które znane jest jako Trinity UFO Crash. O tym książkę napisał ceniony dr Jacques Vallée i dziennikarka włoskiego pochodzenia Paola Harris. A ta historia przebiegła w dużym skrócie tak. Dwaj miejscowi chłopcy nazwiskiem Baka i Padilla zobaczyli rozbity obiekt i coś w rodzaju, nie wiem, hologramów. Obcych istot, które tak przeskakiwały z miejsca na miejsce i przekazywały im jakieś obrazy. Chłopcy polecieli tam do swojej miejscowości, na miejsce przybyli dorośli, ale śladów kosmitów już nie było. Został natomiast wrak, który uprzątnęło wojsko, i na tym niby sprawa się skończyła. W tle gdzieś majaczył nam pan Brofi, który miał w tym zdarzeniu brać udział. Randall oczywiście z dużym sceptycyzmem podchodzi do sprawy Trinity i nie szczędzi krytyki również doktorowi Wale. Jeżeli zaś chodzi o Roswell, bo to Roswell jest tą słynniejszą katastrofą UFO, o której napomniał grasz, to Randall należy do tej grupy badaczy, której udało się dotrzeć do wielu o często drugorzędnych, ale jednak świadków, Długo by o tym mówić w kontekście jego publikacji, może to sobie zostawimy na inną okazję. Natomiast jest też w sprawie Roswell, zdaniem Kevina Randla, fałszywy trop. Jeżeli na ten fałszywy trop powoła się grasz, to również zapali się czerwone światełko po raz trzeci. Chodzi o taki scenariusz wydarzeń, na który uwagę zwracał sam Stanton Friedman. A z którego wynika, że w lipcu 1947 roku nad Stanami Zjednoczonymi, nad zachodnimi Stanami, doszło do kolizji dwóch obiektów UFO, z których jeden spadł w okolicach miejscowości Corona w Nowym Meksyku i to jest znane jako kanoniczna wersja Roswell, natomiast drugi obiekt miał się rozbić na zachód na równinach San Agustin. Randall uważa, że nie ma dowodów na dwie katastrofy UFO w Nowym Meksyku w roku 1947. No i zobaczymy, jak się odniesie do tego grasz, jeżeli w ogóle się odniesie. Przejdźmy jednak dalej. Otóż kolejna katastrofa UFO na terenie USA miała się wydarzyć w marcu 1948 roku i była kolejną, która przyciągnęła ogólnokrajową uwagę. Bo Roswell przeszło początkowo bez echa. Trzeba powiedzieć, że Temat Roswell został ożywiony gdzieś tam w latach 70., -tych, 80., -tych. to był taki szczyt zainteresowania. Natomiast chodzi o katastrofę UFO w Aztek, która miała miejsce w Rzeczonym 1948 roku. Ona się opierała na dość wątłych podstawach. Sprawę opisał taki dziennikarz, publicysta Frank Skali. Na podstawie relacji dwóch świadków o wątpliwej wiarygodności. Wynikało z ich e, słów, że 30-metrowej średnicy obiekt wylądował gdzieś w okolicach Aztek, a następnie został zabrany przez wojsko. Ciała istot niskich i wątłych, według późniejszych przekazów, miały trafić do bazy wojskowej Wright-Patterson. Randall pisze, że pomimo prób zweryfikowania przypadku z Aztek. E, Zarówno przez niego, jak i przez innych badaczy nie udało się dotrzeć do świadków innych niż pierwotni, czyli panowie Newton i Gebauer, którzy najprawdopodobniej wymyślili całą historię dla zysku. Kolejna historia, o której informacje może posiadać David Grash to prawdopodobnie sprawa z Kingman w Arizonie z roku 1953. Niejaki Artur Stansel. Został w maju wspomnianego roku wyznaczony do zadania specjalnego. Razem z innymi pracownikami upchnięto go w autobusie, zaznaczając, że po drodze nie mogą ze sobą rozmawiać. I przybywszy na miejsce, Stansel zastał rozbity obiekt UFO w kształcie dysku i ciała członków jego załogi, które, no nie były ludzkie. Po powrocie z miejsca katastrofy, mężczyzna wrócił do. Normalnych obowiązków, a pracował przy projektach jądrowych. Po dogłębnych badaniach nad sprawą z Kingman, Randall uznał, że, chociaż nie ma dowodów, że ona się na 100% wydarzyła, nie jest też taką ewidentną mistyfikacją jak sprawa z Aztek. Były jeszcze dwie mniej znane UFO katastrofy z terenu Stanów Zjednoczonych, o których mówi Kevin Randall. Jedna z Los Angeles opierająca się o prasowe doniesienia na temat dziwnego czerwonego obiektu, który miał ulec katastrofie. Natomiast kolejna wiąże się z dokumentami Majestic 12 i dotyczy incydentu znanego jako El Indio Guerrero, gdzie w grę wchodziła katastrofa obiektu nieznanego pochodzenia, który doszczętnie spłonął. No dobrze, przyjrzawszy się tym wszystkim wnioskom Randla, które są dość sceptyczne, Zadamy sobie pytanie, tak naturalnie, czy w ogóle znalazł on wiarygodne dowody na jakąkolwiek katastrofę UFO na terenie Stanów Zjednoczonych? No i okazuje się, że tak. No on za sprawy warte uwagi uznaje wydarzenia z Roswell, z Keksburga, w Pensylwanii, gdzie w roku 1965 miał spaść dziwny obiekt w kształcie żołędzia. No i dochodzi do tego jeszcze sprawa z kanadyjskiego Shack Harbor, związana z wodowaniem. Nieznanego obiektu. W tych sprawach, które Randall uznaje za dość interesujące i wiarygodne, pozostaje jednak wiele otwartych furtek, szczególnie w przypadku Keksburga. Ale podsumowując, o co mu chodzi? Ano o to, przypominam jeszcze raz, że powołując się na Magentę, o której większość Amerykanów nie miała pojęcia, Grasz już na początku zrobił pewien błąd. Bo ta historia nie ma wcale dobrego ugruntowania w faktach i wątpliwości wo wobec niej wyrażali włosy ufolodzy. Jeżeli Grasz się powoła na inne przypadki, typu Aurora, typu Aztek, San tak itd., to będzie oznaczało trzy rzeczy. Po pierwsze, że on nie dysponuje danymi na temat UFO lepszymi od tego, co wie większość ufologów. Po drugie, grasz jest prowadzany przez kogoś umyślnie w błąd. I po trzecie, słynny sygnalista wcale nie ma takiego analitycznego umysłu, może być łatwowierny i nie porównał informacji, które mu mieli przekazać wysokiej rangi informatorzy z tym, co od lat krąży w środowisku ufologicznym. Przy czym mówiąc od lat, mam na myśli całe dekady. Zatem to, co mówi Rendel, może położyć, no długi cień na wiarygodności Grasza i wszystkich tych, którzy go wspierają, ponieważ e, stanie się jasne, że nie chodzi im o przekazywanie nowych informacji, tylko o nadawanie nowego życia starym pogłoskom i starym teoriom spiskowym. Zacytuję wam teraz fragment podsumowania z bloga Kevina Rendla, który może dodatkowo rozjaśni wam tą sprawę. Cytuję: Oto więc moje spekulacje odnośnie rzekomych katastrof UFO, do których może się odnosić David Grash. Chodzi w rzeczywistości o zbiór bardzo wielu podejrzanych historyjek, także takich, o których wielu insiderów w przeszłości już mówiło. Z niektórych wzmianek poczynionych przez Grasha wynika, że spotykał się z tymi ludźmi. Cień na to, co powiedział, urządzają jego słowa o informacjach, na temat włoskiej katastrofy UFO, mówi Randl. Jeśli to mistyfikacja, a tak z pewnością jest, to ktoś z informatorów karmi grasza danymi, jakie znam ja i jakie znają inni Ufolodzy. Dotarliśmy do nich przez wywiady ze świadkami, kwerendę dokumentów, agencji rządowych i federalnych, czy wizyty w archiwach. Moje wnioski, kontynuuje Randl. Opieram o relacje, które otrzymałem od innych członków społeczności ufologicznej. Dowiedziałem się na przykład, że i tutaj uwaga, uwaga grasz miał spędzić jakiś czas na ranczu skinwalkera. Nie będę tego tu teraz komentował pisze Randall w tej nocce z 11 kwietnia ale, jak dodaję, to oznacza, że grasz obracał się w środowisku ważnych niegdyś postaci w waszyngtońskiej administracji i to stamtąd pochodzą. Jego informacje. Koniec cytatu. Chociaż Kevin Randall nie wymienia nazwisk i też nie atakuje tego środowiska wprost, jest to bardzo ważna uwaga. W zasadzie to może on pogrożyć całe środowisko związane z ruchem disclosure. Chociaż Grasz ma tu oczywiście jeszcze jakieś pole manewru. Wystarczy, że po prostu powie coś, co wykroczy poza tą sferę, o której wspomina Kevin Randall. Pytanie tylko, czy będzie do tego zdolny i czy w ogóle powróci. A może to właśnie 75-letni Kevin Randall, tak jak wielu ufologów, historyków, bardziej sceptycznie nastawionych badaczy, wyjaśnił nam w prosty sposób, dlaczego grasz kluczy i dlaczego umacnia swoją narrację o swoimi historiami, krążące od bardzo wielu lat, teorie spiskowe. Zatem czy Grasz jest już pogrążony na wiki wieków Amen i nie ma sobie co zawracać nim głowy? O, poczekamy, zobaczymy. Oczywiście ta sprawa związana z przejmowaniem obiektów egzotycznych, obiektów nieludzkiego pochodzenia, nie ogranicza się tylko do niego. W odwodach tam ponoć czekają dziesiątki sygnalistów, o których jednak tylko słyszymy, nic nowego się do tej pory nie pojawiło. I Grasz w zasadzie trzyma swój honor we własnych rękach honor, ale i nadzieję wielu UFO entuzjastów, którzy w niego wierzą. Jaki będzie jego kolejny krok? Czy w ogóle jakiś będzie? No możemy się jedynie zastanawiać. Podobnie jak nad tym, co z resztą historii, jakie, jakie zakręciły się w środowisku od innych ludzi, albo jakie nam napędził sam, sam Grasz. E, mowa tu o tych obiektach nie rozbitych, ale znalezionych w stanie nienaruszonym na przykład. Takich obiektach, do których można wejść, takich obiektach, które zakrzywiają czasoprzestrzeń, a o takim graż mówił podczas jednego ze swoich ostatnich wystąpień w Nowym Jorku na początku 2024 roku. Randall mówi jednak, że w tej sprawie związanej z disclosure, z sygnalistami, za dużo się kluczy, a za mało mówi o nazwiskach i o konkretach. Za dużo się mówi o transparentności, a za mało o szczegółach bo przecież Rendlowi i innym osobom udało się dotrzeć do bardzo wielu sygnalistów, świadków, którzy być może de facto są gdzieś w tych szeregach tajnych informatorów, ludzi, którzy mają się dopiero, dopiero ujawnić. Czasami ludzie, w tym UFO entuzjaści, za bardzo chcą wierzyć, a pytania i wątpliwości zostawiają sobie na później. Ale kiedy człowiek ochłonie i zaczyna patrzeć na sprawę Grasza z perspektywy, to pojawiają się ciekawe wnioski. Zobaczcie na przykład, że relacje o przyjętych UFO różnią się. W Aurorze, ororze obiekt się rozbija, w Roswell też są ofiary, ale im bardziej brniemy w te historie whistleblowerów, yy, sygnalistów, to tym bardziej fantastyczne relacje się pojawiają. Czy to dlatego, że historie sprzed 50-70 lat no Są takie naiwne, nie robią już na ludziach takiego wrażenia. Wiecie, że ta historia o rozbitym spotku i ciałach to już za mało. Teraz trzeba podkręcić temat, na przykład wzmiankami z, o przybyszach z innego wymiaru, czy rewelacjami o UFO, które wewnątrz ma tyle miejsca co, co stadion piłkarski, a z zewnątrz ma zaledwie kilka metrów średnicy. Coś w tym jest. Po co ten cały szum wokół zjawiska UFO? Już na samym początku tego zamieszania z disclosure, ale jeszcze zanim się pojawił David Grasz, to pojawiały się takie głosy w środowisku, że wcale tutaj nie chodzi o prawdę, tylko o głębsze zakopanie tematu. Jak Wam nieraz mówiłem, temat UFO jest wykorzystywany na więcej niż jednym polu. Możliwe są różne scenariusze, naprawdę bardzo różne. I tak naprawdę sam Grasz udzieli nam być może wkrótce odpowiedzi na to czy jest osobą wiarygodną czy nie czy dał się zrobić w sposób bardzo niewybredny przez pewną grupę ludzi bo no nie oszukujmy się to jego wynurzenie o Magencie, które zwróciło uwagę całego świata nie tylko Kevina Randla sugerują że no słynny sygnalista on może nie do końca się orientować w tym o czym mówi o czym mówi i że on tak naprawdę nie wie co przez lata na ten temat Zgromadzili i dowiedzieli się ufolodzy, wspomniany Kevin Rendell. A co Wy sądzicie o katastrofach UFO? Czy sens mają historię o tym, że super zaawansowane istoty przylatują na Ziemię w swoich mega zaawansowanych maszynach i tutaj się rozbijają niczym stare wartburgi? Czy to wszystko bajka, czy może myślenie życzeniowe? A może ktoś jednak chce ukryć prawdę bardzo, bardzo głęboko? To oczywiście nie koniec pytań. Najważniejsze brzmi: czy wierzyć graszowi? A może jeszcze ważniejsze pytanie jest takie: czy grasz wróci? Z tymi kwestiami was zostawiam. Jak zwykle czekam na komentarze i pod spodem w sekcji na YouTube i na Discordzie. Rzućcie okiem na opcję wsparcia kanału. Przypominam też o możliwościach kontaktu. Piszcie o propozycjach tematycznych, o propozycjach na lato o propozycjach na light i cóż do usłyszenia w kolejnym odcinku.